Dzień dobry, witam wokół Watchdoga w naszym cotygodniowym nagraniu, w którym mówimy najważniejsze naszym zdaniem rzeczy związane z jawnością, dzisiaj też z antykorupcją i z tym, co jest ważne, jeżeli chodzi o demokrację. Pierwsza rzecz, jesteśmy tuż po wyborach samorządowych, po drugiej turze wyborów. Naszą rolą jest przyglądanie się władzy i patrzeniu się, co się dzieje, jak ona działa, bo nie kończy się nasza aktywność i watchdogów, ale też nie powinna się kończyć w ogóle aktywność obywatelska tylko z okazji wyborów. Będziemy się przyglądali władzom, zachęcamy do przyglądania się i zachęcamy, co jest ważne, do naszego podcastu, w którym opowiadamy o pierwszej sesji, na co należy zwrócić uwagę, co jest ważne podczas pierwszej sesji. Zarówno to jest nagranie tego podcastu dla radnych, jak i dla osób, które się interesują, chcą pójść zobaczyć na pierwszą sesję, bo ta pierwsza sesja łączy dwie rzeczy, taki charakter oficjalności ślubowania i druga rzecz, kwestii organizacyjnych, wyboru przewodniczących rady czy wiceprzewodniczących, więc to taki pierwszy moment, żeby zobaczyć, jak wygląda, jak funkcjonuje rada. Zachęcamy do posłuchania tego podcastu i zobaczenia, i posłuchania, i przyjrzenia się swoim radom i radnym, jak oni funkcjonują. Tak jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj nie tylko o jawności czy dostępności funkcjonowania władzy, ale też o tym, że dla nas ważna rzecz się zaczyna dziać. Rząd bierze się za politykę antykorupcyjną, jest projekt poselski, link możecie zobaczyć w opisie nagrania. Dotyczy oświadczeń majątkowych, my się temu przyglądamy bacznie, kibicujemy, bo z oświadczeniami majątkowymi są różne problemy. No, wydaje nam się, że mamy nadzieję tak naprawdę, że to jest pierwszy krok, jeżeli chodzi o działania rządu i te inicjatywy poselskie. Dlaczego? Dlatego, że podstawową rzeczą, którą powinniśmy w Polsce zrobić, jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, to jest to, żeby były identyczne dla wszystkich wzory oświadczeń majątkowych, żeby one były w jednym miejscu, centralnie jakiś był system, w którym możemy je wszystkie zobaczyć i żeby to było przeszukiwalne i tak naprawdę jeden termin na ich składanie, czyli trzy rzeczy, które należałoby uporządkować, jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, jeżeli one miałyby być rzeczywiście taką wiedzą dla nas wszystkich antykorupcyjną, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje, czy nie. Więc przyglądamy się temu, zachęcamy do obejrzenia, do przeczytania projektu i przyglądania się temu, jak będą przebiegały prace. Na pewno będziemy o tym mówili, informowali. Pewnie złożymy naszą opinię, gdzie będziemy wskazywali właśnie na, że następnym krokiem, albo co tak naprawdę pierwszym, powinno być ujednolicenie oświadczeń majątkowych dla wszystkich. I też w takim charakterze antykorupcyjnym, ale też aktywności i partycypacji minister sprawiedliwości Adam Bodnar oświadczył, że warto, żeby Polska przystąpiła do partnerstwa na rzecz otwartego rządu. Link do tego, co to jest, w opisie naszego nagrania. Warto, żeby o tym przeczytać, a dla nas wszystkich byłoby to ważne, dlatego że Polska musiałaby zobowiązać się do określonych rzeczy związanych między innymi z jawnością i osiągania pewnych celów, no to byłoby rzecz fajnie. I druga w tym związana rzecz, że Polska znalazłaby się w gronie państw, które po prostu debatują, myślą, zastanawiają się o tym, jak rozwijać aktywność obywatelską i też jawność, więc partnerstwo na rzecz otwartego rządu, które zabiegamy z innymi organizacjami od ponad 10 lat, może się stanie, Polska stanie się częścią tego międzynarodowego towarzystwa myślącego o jawności. I ostatnia rzecz też z tym związana, bo w kampanii wyborczej oglądaliśmy, część z nas oglądała wydatki, znaczy wpłaty na komitety wyborcze. Też zastanawialiśmy się, jak wydatkowane są pieniądze przez komitety wyborcze. A tak naprawdę jawność partii politycznych też jest ważna, żeby się przyglądać temu, jak wyglądają partie polityczne, jak wydatkują pieniądze, kto wpłaca na partie polityczne. I tu mamy dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie to jest takie, że zmieniły się przepisy i teraz wszystkie partie polityczne muszą prowadzić na swoich stronach rejestry wpłat i rejestry
wydatków partii politycznych, więc to można zobaczyć, ale my zapraszamy na serwis jawnepartie.pl. Jest to serwis prowadzony przez Grzegorza Krakowiaka, który stworzył w jednym miejscu, pobiera ze wszystkich stron partii politycznych te rejestry i u niego na stronie można zobaczyć jawnepartie.pl te wydatki, można sobie to porównywać, więc zachęcamy do przyglądania się tuż po wyborach, jak te wpłaty wyglądały przed wyborami, jak wyglądają po wyborach. To jest ta kwestia śledzenia, czy na przykład osoby zatrudniane w administracji przez aktualną większość parlamentarną czy rząd nie odwdzięczają się, co też widzieliśmy przez ostatnie lata. Więc to rejestry, to kopalnia wiedzy i też przyglądania się, jeżeli lokalnie widzicie zmiany w instytucjach publicznych, to warto czasami spojrzeć, czy jednak nie następuje ten proces takiego odwdzięczania się w cudzysłowie za te stanowiska, za te jawne wybory i w ogóle partie polityczne. I nasz artykuł polecamy też w opisie nagrania o jawności partii politycznych, dlaczego to jest ważne i jak daleko ona sięga. Od wielu lat też się spieraliśmy z partiami politycznymi, żeby zobaczyć ich rachunki bankowe i te wszystkie wpłaty. Zatem dużo dobrego w ostatnim tygodniu, obietnic, też zmian projektowanych, ale też aktywności obywatelskiej, bo widzimy, że wybory samorządowe wzmogły nas taką aktywność i też chęć przyglądania się różnym rzeczom, które są w państwie.